28 kwietnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Piekoszów. Po przyjęciu protokołów z poprzedniej sesji oraz informacji wójta o pracy w okresie międzysesyjnym uroczyście powitano nowego sekretarza gminy Grażynę Tatar oraz wybranych sołtysów poszczególnych miejscowości. Następnie podjęto temat funkcjonowania służby zdrowia. Jeżeli chodzi o samorządowy zakład podstawowej opieki zdrowotnej, funkcjonujemy w oparciu o umowę podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia i w całości jesteśmy finansowani ze środków, które z realizacji tej umowy otrzymujemy. W chwili obecnej może od razu powiem tak. Istnieją duże nieporozumienia, jeżeli chodzi o poziom tego finansowania. Słyszę często od pacjentów, zwłaszcza im odmawiamy jakichś tam wnoszonych przez nich usług, że oni płacą i wymagają. Żeby było jasne, z tytułu tej umowy, którą realizujemy, Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za pacjenta zapisanego do lekarza miesięcznie 11,67 zł. Za pacjenta zapisanego do pielęgniarki środowiskowej miesięcznie 2,38 zł. Za pacjenta zapisanego, za pacjentkę w zasadzie, do położnej 1,23 zł. Za ucznia objętego profilaktyką w szkołach 4,45 zł. Działa nadal laboratorium w terenie ośrodka, z tym, że ja będę wnosił o to, żeby to laboratorium zlikwidować, zastąpić je punktem poprań. Taki ruch umożliwiłby jakby poszerzenie i ułatwienie dostępności do badań, dlatego że nie wszystkie badania są robione, czyli wykonywane na terenie laboratorium. Część badań malaria umożliwione jest do Kielc, do laboratorium diagnostyki. W momencie, kiedy działalność laboratorium zostanie zlikwidowana, w to miejsce powstanie punkt poprań, spowoduje to, że wszystkie badania będą realizowane codziennie. Dostępność będzie dokładnie taka sama, bo punkt poprań będzie w tym samym miejscu teraz, a wyniki badań będą tego samego dnia o 14:00. Zamierzeń, jakie planujemy, to jest uporządkowanie terenu należącego do samorządowego zakładu. Głównie chodzi o te miejsca, które zostały ostatnio przyłączone do terenu. Wymagają one utwardzenia i stworzenia parkingu, dlatego że stało się tak, że teren przy przychodni stał się chyba największym parkingiem na terenie Piekoszowa i dochodzi nawet do tego, że nie za bardzo jest jak tam jechać. Panie dyrektorze, mam następne pytanie. Powiedział pan, że był pan dyrektorem w Chęcinach i wtedy ja to sobie pozwolę, że wyciągnąłem pewne pana zarobki, bo jest pan osobą publiczną, także miałem dostęp. I w tymże roku, w 2000, kiedy pan był dyrektorem w Chęcinach, roczny pana zarobek był 61 502 zł. Przyszedł pan do Piekoszowa. Uważam, że został pan zdegradowany, bo jeżeli to wojskowym językiem powiem, jeżeli pan był dyrektorem, to przy pana kierownika, to jest degradacja. I ówczesny wójt na samo przyjście już panu dał 121 379 zł. Tak, i później, a mam jeszcze takie pytanie.
Na czyj wniosek i kto panu ten wniosek pisał, żeby pan z kierownika przeszedł na dyrektora ośrodka zdrowia Koszowa? W statucie samorządowego zakładu opieki zdrowotnej w Mięcinach zarządza ośrodkiem dyrektor w tamtym czasie według statutu, który obowiązywał w 2009 roku. W samorządowym zakładem podstawowej opieki zdrowotnej w Kielcach zarządzał kierownik i nazwa funkcji tam dyrektora tu kierownik to jest nazwa wynikająca i tylko z zapisu w statucie. Dyrektora ośrodka zdrowia zapytano również o oszczędności, które wyniknęłyby w związku z likwidacją laboratorium. Pan doktor twierdzi, że będą oszczędności, jak się przeniesie laboratorium do Kielc. Zostawi się tutaj punkt pobrań. Pierwsze pytanie to jest takie, no jak długo ten punkt pobrań, jaka jest gwarancja długość czasu tego punktu pobrań, czy się nie okaże, że za pół roku ten punkt pobrań zostanie zlikwidowany. A pytanie drugie, jakie byłyby oszczędności, gdyby przekazać te badania do najtańszej placówki, bo ta diagnostyka, jak wiemy, to nie jest najtańsza oferta. Dziękuję. To znaczy w tej chwili, pani radna, to wygląda w ten sposób. Do 2012 roku w zasadzie działało tylko jedno laboratorium diagnostyka. W tej chwili na terenie Kielc działa trzy duże laboratoria, które starają się o to, żeby pozyskać kontrahentów. W związku z tym cena badań negocjowana już bezpośrednio jest dużo niższa tak dla ośrodka zdrowia niż nawet te cenniki tych badań, które są podawane niejako dla społeczeństwa. Wychodzi na to, że utrzymanie współpracy z laboratorium diagnostyka byłoby chyba najbardziej korzystne dla ośrodka zdrowia. Jeżeli chodzi o punkt pobrań, sprawa wygląda w ten sposób, że to laboratorium akurat nawet samo jest gotowe prowadzić punkt pobrań, czyli wysłać pracownika, który by pracował 2 czy 3 godziny, pobierał badania i własnym transportem te badania by zabierane. Taka sytuacja jest w wielu punktach w Kielcach już. Oni też mają wiele punktów pobrań przy większych przychodniach. Likwidacja punktu pobrań nie miała najmniejszego znaczenia, więc to nie jest tak, że tym bardziej tutaj, gdzie ten punkt pobrań niejako byłby wpisany w strukturę zakładu opieki zdrowotnej, a nie laboratorium, więc punkt pobrań by istniał tak długo, jak długo byłby w statucie. Poruszony został temat aktualnie nieczynnej przychodni zdrowia w Miedziance. Ja mam pytanie dotyczące lekarza w Miedziance. Jak to jest, panie dyrektorze, że tam został zlikwidowany? Na jakim etapie jest teraz ta sprawa dotycząca zatrudnienia lekarza w Miedziance? Nie ma lekarza w Miedziance, dlatego że pani doktor zrezygnowała z pracy w samorządowym zakładzie opieki zdrowotnej w Miekoszowie. No i miejsce mimo usilnych starań, ogłoszeń prasowych nie zgłosił się żaden chętny. Trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć na ten temat, bo ja sam szukam lekarzy, nie ma chętnych na rynku do pracy. Panie dyrektorze, czy nie można by oddelegować z Miekoszowa? Czy tam nie musi być codziennie lekarz? Proszę mi powiedzieć, czy jest pan w stanie oddelegować lekarza tu z Piekoszowa, żeby tam sprawdzić? Nie jestem w stanie, dlatego że w tej chwili jest 4 lekarzy, którzy są dostępni w pełnym zakresie. Nie może być tak, żeby część mieszkańców gminy była w sposób szczególnie uprzywilejowana, obsługiwana w
porównaniu z Leo Leszno na tej samej zasadzie każda wioska, która troszeczkę dalej jest, może się domagać tego, żeby im tam stworzyć punkt wypisywania recept, bo to dochodzi, bo lekarz raz w tygodniu, jak się zjawia w przychodni, to on w zasadzie wypisuje recepty. Rzadko bywa tak, żeby choroby czekały do określonego dnia i w tej chwili z racji tej, jakie jest zatrudnienie, nie ma możliwości prowadzenia punktu w Miedziance, a mówię, oddelegowanie lekarza na 2-3 czy 4 godziny, jaki to jest sens? Narzuca się taka uwaga. 12 pielęgniarek. Czy to nie jest przesada? Może pan wyjaśnić, odnieść się do tego? To nie jest przesada, dlatego że to jest tak. Część tych pielęgniarek są to pielęgniarki działające w środowisku. I to też jest ustawowy wymóg, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia chciał płacić za pacjentów zapisanych do takiej pielęgniarki, to ta pielęgniarka musi mieć określoną ilość pacjentów zapisanych do siebie. Nie może to być jakaś niewyobrażalna ilość. Te pielęgniarki działają w terenie. Trudno też jest przy tej rozległości terenu gminy, żeby ta sama pielęgniarka środowiskowa zajmowała się pacjentami w Brynicy i powiedzmy w Lasach. Więc pewna ilość pielęgniarek jest wymagana niejako charakterem pracy. Nie uważam, żeby to było, żeby ta liczba była jakaś specjalnie za duża i nie ma pielęgniarek, które nie miałyby zrobić. Po blisko dwugodzinnej dyskusji na temat ośrodka zdrowia przeszliśmy do kwestii funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Rodzaj, forma oraz rozmiar świadczonej przez ośrodek pomocy jest uzależniona od okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy oraz od możliwości finansowych ośrodka. Kryteria kwalifikujące do przyznania pomocy dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł, dla osób w rodzinie 456 zł, dochód z 1 hektara przeliczonego 250 zł. W ramach zadań zleconych ośrodek realizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi specjalistyczne świadczone są dla 9 osób. Wsparciem objęte są głównie dzieci osób zaburzonych psychicznie. Plan w tym rozdziale na koniec marca wynosił 22 tysiące złotych. W ramach rozdziału 85-202 ośrodek opłaca pobyt dla 6 osób w domach pomocy społecznej. Plan wynosi 140 tysięcy złotych. Kolejnym zadaniem pomocy społecznej jest realizowanie rządowego programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Z tej formy pomocy korzystają osoby starsze, chore, niepełnosprawne, bezrobotne oraz dzieci z rodzin ubogich uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, a także nieobjęte obowiązkiem szkolnym. Od stycznia do marca bieżącego roku z dożywiania w szkołach podstawowych i gimnazjach skorzystało ogółem 158 dzieci. Zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych otrzymało 8 rodzin. Program ten pozwala na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia, poprawia poziom życia osób o niskich dochodach, a także stan zdrowia dzieci i młodzieży. Plan ogółem wynosi 85 287 zł, w tym Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 45 287 zł, Gmina Piekoszów 40 tysięcy zł. W ramach zadań własnych dotowanych przez gminę ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki celowe. W rozdziale tym przeznaczono 30 tysięcy zł. Z tej formy pomocy do końca marca skorzystało 23 rodziny. Ze względu na długotrwałą chorobę zasiłki specjalne celowe przy przekroczonym kryterium kwalifikującym do pomocy otrzymało 9 rodzin. Zasiłki celowe przyznawane są najczęściej z
przeznaczeniem na zakup żywności, obuwia, opału i leków dla jednej osoby opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W ramach pomocy społecznej wydano łącznie 380 decyzji administracyjnych. Pierwszymi podejmowanymi projektami uchwał były te dotyczące sprawozdań finansowych Ośrodka Zdrowia w Piekoszowie, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Centrum Kultury za rok 2014. Wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane. Wprowadzono również zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Powyższe zmiany związane są z realizacją zadania trasy rowerowej w Polsce Wschodniej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w województwie świętokrzyskim. Wszystkie szczegóły związane ze zmianami w proponowanych projektach uchwał zostały w trakcie posiedzenia komisji szczegółowo omówione i przedstawione przez panią skarbnik gminy Piekoszów Grażynę Niechciał. Na komisji nie zostały zgłoszone żadne wnioski dotyczące ewentualnych dalszych zmian bądź poprawek w zaproponowanych projektach uchwał. Ponadto nie budziły zastrzeżeń zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Projekty uchwał zostały zaopiniowane przez Radę w następujący sposób. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Piekoszów na 2015 rok został przyjęty jednogłośnie 10 głosami za. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 został przyjęty jednogłośnie 10 głosami za. Dziękuję. Oba projekty uchwał zostały przyjęte. Kolejny projekt uchwały dotyczył wynagrodzenia wójta gminy Piekoszów. Został przyjęty 9 głosami. Dwa kolejne projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Piekoszowie oraz w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków w ciągu drogi powiatowej nr 0494T także zostały zaakceptowane. Ostatni projekt uchwały dotyczył zmiany w komisji rewizyjnej. Z wnioskiem rezygnacji z pracy w tejże komisji wystąpił radny Andrzej Borowski. Za przyjęciem tej uchwały zagłosowało 6 radnych, w związku z czym nie została ona przyjęta. Ostatnim punktem obrad były zapytania i wolne wnioski. Oto niektóre z zadanych pytań. Odnośnie placu zabaw, panie wójcie, tutaj z tyłu za rewizją. Są już ławki dość takie, powiedzmy, z latami i można by ewentualnie naszymi służbami interwencyjnymi, czyli niekoniecznie, podjąć weryfikację tych ławek, gdyż niektóre odnośnie siedzeń drzewa no są po prostu już przestarzałe i czas robi swoje. Mam jedno zdanie odnośnie pracy zabaw. Na ostatniej komisji oświaty była mowa o stanie placów zabaw. I pan Michalski stwierdził, że w najbliższym czasie będzie pogląd na te place zabaw wszystkie w gminie, ocena stanu ich i ewentualnych napraw i co trafi pewnie też na komisję oświatową. Ale taki przegląd tych placów zabaw będzie zrobiony w najbliższym czasie. A ja wrócę jeszcze do pytania od pana sołtysa Marcin na temat zwolnień. Może pani przewodnicząca oświaty wypowiedzieć coś na ten temat, dlaczego jest uchwała komisji, dlaczego to tak było praktycznie w tajemnicy zrobione. Przepraszam bardzo, ale pani przewodnicząca komisji oświatowej nie dawała wypowiedzeń, nie zwalniała pracowników. Stało się tak, jak się stało, bez mojej wiedzy i praktycznie ja byłam powiadomiona po fakcie. Więc w jaki sposób tą komisję miałam zwołać? Dziękuję bardzo. Ja może tak, ja rozumiem rozgoryczenie. Ludzie zwolnieni no mają prawo jakieś czuć się no tak, jak się czują w tej chwili. Ale ja sobie nie wyobrażam i zaraz zapytam panią adwokat, żeby w Kielcach zwolniono tam pracowników z jakiegoś tego, żeby urząd miasta się zbierał i powoływał komisję. Dlaczego tych ludzi zwolniono? Pani mecenas, mam takie pytanie, czy my jako rada możemy zwoływać komisję i użalać się nad pracownikiem, który został zwolniony? Przecież my nie
ani nie przyjmujemy, ani nikogo nie zwalniamy. My dbamy o finanse gminy. Dokładnie, to nie Rada Gminy jest pracodawcą. Nie Rada Gminy decyduje o zwolnieniach, zatrudnieniach zarówno urzędników, jak i pracowników urzędu, jak i pracowników jednostek podległych. Także Rada Gminy nie może decydować na ten temat. Nie może się wypowiadać, ani nawet opiniować takich decyzji pracodawcy. Pracodawcą w przypadku zwolnionych tutaj pracowników, których służę, jest dyrektor szkoły. Pracodawcą w przypadku urzędników Urzędu Miejskiego jest wójt. Także pracodawca decyduje o tym, kogo zatrudnia i kogo zwalnia. Natomiast zwolnionemu pracownikowi oczywiście przysługuje roszczenie jak najbardziej, powództwo do sądu o przywrócenie do pracy. Jeżeli czuje się pokrzywdzony, no to przede wszystkim powinien złożyć takie powództwo do sądu po ustawowym terminie. Nie wiem, czy Państwo skorzystali z takiej możliwości. Na tym zakończono obrady sesji Rady Gminy Piekoszów.